Guillermo del Toro. Mógłbym z nim wywiad przeprowadzić na temat tego filmu, tylko ciekawy, czy by mi się w kadrze zmieścił spory ten del Toro. No ale przejdźmy może do filmu. Chciałbym na samym starcie odwołać się do opisu dystrybutora, który znajduje się akurat na stronie mojego kina. Nie będę podawał nazwy kina, bo nie chcę, żeby to była ani jakaś reklama, ani antyreklama tym bardziej. Natomiast chcę po prostu przeczytać i pokazać, jak po raz kolejny dystrybucja po prostu wciska nam trochę kit, albo takie bardzo, bardzo naciągane fakty nam przedstawia, albo można to też jawnie nazwać, pluje nam w twarz i... No, zacznijmy może od pierwszego zdania. Jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów tego roku. Tylko pytanie przez kogo, bo absolutnie przeze mnie, ani przez osoby, które znam, nawet z grupy, na której jest 50 tysięcy osób, nikt nie powiedział, że jest to najbardziej wyczekiwany horror przez niego bądź przez nią. Ale okej, drugie zdanie. Wizjonerskie dzieło wyobraźni laureata Oscara Guillermo del Toro. Jakim cudem może to być wizjonerskie dzieło del Toro, skoro raz, to jest oparte na książce albo... książkach, bo kilka ich było tak naprawdę, pana Schwarza, który już nie żyje od 1992. Dwa, że jest tutaj tych scenarzystów kilka, bodajże trzech, może nawet więcej. Więc dwa te powody jakby no skreślają to zdanie. Twórcy przełomowych obrazów, Kształt wody i Labirynt fauna. Nie wiem, w czym przełomowy był Kształt wody. Jasne, wygrał Oscara, czy był przełomowy, nie sądzę. Już bardziej Labirynt fauna zdecydowanie. Także dystrybutor trochę naciąga fakty. Tutaj mamy akurat dobrą informację. Po prostu to jest fakt, że za kamerą wyprodukowanych i napisanych przez niego upiornych opowieści po zmroku, no tak, bo przecież tylko on je pisał, czyli w sumie fakt, ale tak naprawdę znowu naciągany, bo przecież tutaj z tego zdania wynika, że on jest jedynym producentem i jedynym scenarzystą, co nie jest prawda. Producentów zarówno jak i scenarzystów jest po prostu kilku. Ale oczywiście promuje się tym głośnym nazwiskiem, wiadomo, marketing. Stanął Andrzej Overdahl, nie wiem jak się to wymawia do końca, bo tu jest ta dziwna pierwsza literka, te O z kreseczką, super. W każdym razie powiedzmy, że jest to Overdahl, reżyser akurat tutaj, jak mówi dystrybutor, mrożących krew w żyłach, Autopsja Jane Doe i Łowca Troli. Ja Łowcy Troli nie widziałem akurat, ale Autopsja była całkiem, całkiem niezłym filmem. Nie wiem, czy krew w żyłach mroziła. I dalej też jest fantastyczna rzecz, ponieważ w obsadzie zobaczymy aktorów znanych z Breaking Bad. Jest to drugoplanowa postać grająca ojca w tym naszym horrorze, o którym będę mówił, więc jak najbardziej tutaj typowy trik marketingowy, bo... Nie wiem, może i jest znany z Breaking Bad, ale tutaj jest na drugim planie, gdzieś przez chwilę dosłownie, parę razy się pojawia tylko. Igrzysk Śmierci, no to tutaj jeden z głównych bohaterów, to jeszcze okej. Natomiast Orange is the New Black, jest jedna scena z kobietą, która gra jakąś taką upiorną wiedźmę, ja bym powiedział, ale po prostu no już jest stara i jej trochę odwala, wynika to z historii, nie będę opowiadał, bo nie ma po co. Z historii filmu oczywiście, więc tak, kobieta, która się pojawia w jednej scenie, którą w ogóle ciężko rozpoznać, że jest rzeczywiście stamtąd, bo ma tutaj taką charakteryzację, że wygląda jak Chopin w połączeniu ze złym makijażem. No i dalej mamy, że jest to ekranizacja kultowych opowiadań, grozy łącząca klimat Stranger Things, przewrotność dzieł Stephena Kinga i motywy rodem z najkrwawszych miejskich legend. Idealny film dla widzów o mocnych nerwach. A zgadnijcie, jaka jest kategoria wiekowa? PG-13, więc... Na 100% dla widzów o mocnych nerwach. Otóż nie, to spokojnie można iść nawet z dzieckiem na ten film. Może się troszeczkę wystraszy, jak ma 10 lat, ale jak ma 13-15 już zależy od osoby, ale wydaje mi się, że nie jest to zbyt straszny film po prostu. I teraz tak, ten klimat Stranger Things troszeczkę czułem, troszeczkę Stephen King też, tutaj jakby It się kojarzy. Z tym, że Stranger Things czy It nam się kojarzą z latami 80., które teraz są często eksploatowane w kinie, bo naprawdę sporo horrorów teraz się odnosi do tych lat 80., albo wręcz ich klimat jest tak budowany, czy nawet cała historia jest osadzona w latach 80. Tutaj akurat akcja dzieje się w 1968, czyli mamy akurat lata 60., ale naprawdę klimatem przypomina... Te produkcje, o których wspomniałem i tutaj te, o których pisze dystrybutor, ale mi też kojarzyło się na początku z Halloween, bo akurat początkowo akcja z pierwszych scen, praktycznie zaraz, dzieje się rzeczywiście w Halloween. I naprawdę niektóre kadry nawet mi przypominały trochę Halloween, to nie tyle co te stare, ale też to nowe. Chociaż temu staremu bliżej do daty, w którym się dzieje ten film, ale jednak mimo wszystko przypominało mi to. I stylistycznie właśnie, i inscenizacyjnie, i w ogóle sama ta grupka dzieciaków, która tutaj będzie oczywiście nam towarzyszyła podczas tej produkcji. No ale dobra, zostawmy już te suche fakty.
rzucam wam szybko intro i powiem wam, czy ten film się udał, czy mi się podobał i czy rzeczywiście warto było przynajmniej ten w jakimś stopniu na to czekać. Scary Stories to Tell in the Dark, czyli upiorne opowieści po zmroku po polsku, to tak naprawdę film, który opowiada po raz kolejny o grupie dzieciaków, o grupie znajomych, już wprawdzie nie takich młodych jak na przykład w początkach Stranger Things czy w samym It, troszeczkę starszej grupie tutaj osób, jednakże oczywiście będzie to bazowało na takiej miejskiej legendzie, na jakimś tam, no może nie micie, zostańmy przy tej miejskiej legendzie, ponieważ brzmi to najlepiej, akcja dzieje się w małym miasteczku, no i jest Halloween, no więc nasza grupa dzieciaków wychodzi na miasto, wiadomo, jakieś żarciki, obrzucanie samochodu jajkami i tak dalej. Koniec końców mają konfrontację z trochę starszymi od nich rówieśnikami, którzy później na skutek tego, jakiego żartu dokonali właśnie ci młodsi, no po prostu ich gonią wręcz z bejsbolami i chcą im dokopać za to, co zrobili. No i z biegiem okoliczności poznają pewnego gościa, który jest mulatem, on właśnie grał w tych Igrzyskach Śmierci gdzieś tam sobie. No i dołącza on do ich ekipy, no i pewna dziewczyna, jedna tutaj w zasadzie z głównych naszych bohaterek, rzuca hasło, że chcecie iść do nawiedzonego domu, pokażę wam, albo po prostu zobaczymy, czy tam coś się faktycznie dzieje. No i jeżeli chcecie iść i obejrzeć głupkowaty horror, to będzie to produkcja dla was. Co to znaczy głupkowaty horror? Ten dom, jako iż jest opustoszały, nikt tam pewnie od lat nie wchodził i jest tam zakaz wstępu, najprawdopodobniej i raczej oczywiste to jest dosyć dla tych dzieciaków nawet. No i jest zakneblowany po prostu ogromnymi kłódkami na łańcuchy, ale naszemu bohaterowi, temu, który dołącza przed chwilą do ekipy, wystarczy długopis, żeby taką kłódkę otworzyć, a później, żeby otworzyć kolejną, wystarczy mu jakiś tam scyzoryk, także tutaj nie ma żadnych przeszkód, żeby się tam dostać. No i właśnie dlatego mówię, że jest to taki głupkowaty film, bo tutaj logiki absolutnie się nikt nie trzyma. Oczywiście nie obchodzi ich to, że nie wolno tam wchodzić. Kłódka też nie jest problemem. Tam złego coś się wydarzyło, były tam jakieś morderstwa, to nic. Wejdźmy tam i sprawdźmy, jak się akcja potoczy i czy coś się stanie, jak faktycznie się tam dostaniemy. Może coś fajnego znajdziemy i tak dalej, i tak dalej. Także no, domyślacie się pewnie i wiecie po zwiastunach czy po opisach, że rzeczywiście coś obudzą, bo taką księgę po prostu, księgę wykradają z tego domu. I co się dzieje? To się dzieje co w tytule. Ta książka po prostu pisze upiorne historie, tak to można nazwać. To się dzieje samoistnie, wręcz na oczach naszych bohaterów. Pisze się jakaś historia? No i oczywiście za chwilę dzieje się to, co tutaj zostało napisane i jakby ciężko jest naprawdę to powstrzymać. Także będziemy mieli te różne kreatury, które będą tam, no po kolei tych bohaterów, powiedzmy, dopadały, wykańczały. To jest naprawdę film, który mi przypomina, ale tak bardzo, bardzo mocno, konstrukcję slashera. Gdyby tam dodać jeszcze mordercę z nożem, powiedziałbym, że to jest po prostu czysty, gatunkowy slasher. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj taką właśnie dziewicę, która jest tą final girl i ona oczywiście musi przetrwać do końca, jasne, to jest dosyć oczywiste, no a w międzyczasie giną jej znajomi. No więc przyznacie sami, że po prostu rasowa konstrukcja slashera, tyle że nie dopada ich morderca z nożem czy psychopata z piłą mechaniczną, a po prostu jakieś zmory, jakieś zjawy, jakieś paranormalne, nadprzyrodzone stworzenia czy kreatury, tak jak wspomniałem. I po prostu oni muszą oczywiście rozwikłać tę zagadkę, jak to powstrzymać, no bo tak jak mówiłem, jest to miejska legenda, także widzieliście ten film już dziesiątki bądź nawet setki razy. Zależy od tego, ile horrorów w swoim życiu widzieliście. Więc naprawdę uwierzcie mi, że nie ma tutaj absolutnie nic świeżego gatunkowo, że jest to po prostu kalka jedna wielka i ogromna. Fakt, bardzo ładnie nakręcona, trochę tutaj czuć stylówę Del Toro. Nie mówię, że w 100%, bo to nie jest tylko jego film, też on go nie reżyserował. Ale naprawdę podoba mi się stylistyka, podoba mi się charakteryzacja, podoba mi się praca kamery, podobają mi się też te kreatury stworzone tutaj, chociaż one momentami wyglądają dosyć kiczowato, ale to taki zamysł był, ponieważ jednak no, to jest jakiś wytwór wyobraźni, to jest jakiś czasami wręcz ze snu się bierze, czy po prostu to jest oderwane totalnie od rzeczywistości, więc wiadomo, one są takie zniekształcone i kilka z nich się pojawia w zwiastunie, na przykład ta gruba taka kobieta z czarnymi włosami, taka blada, wyprana z jakichś w ogóle rys twarzy i tak dalej. I naprawdę to było spoko, bo każda śmierć, która tutaj dochodziła do skutku, no zapoczątkowana była zupełnie inną istotą, tak? Każdego bohatera po kolei straszyło po prostu coś innego. To nie było tak, że jedna zmora, jak w przypadku wielu horrorów, po prostu przez cały film morduje, czy jeden morderca. To tutaj faktycznie na każdego bohatera przypada
Raz, że inna kreatura, która będzie chciała go zamordować i dopaść, dwa, że w inny sposób będzie chciała go zabić. I też trzeba zauważyć pewien aspekt, który się przewija na drugim planie, ponieważ tak jak wspomniałem, akcja dzieje się w 1968. I tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, odniesienie do premiery Noc Żywych Trupów, bo właśnie wtedy pojawił się ten nasz prekursor o zombie, czyli film Romero właśnie Noc Żywych Trupów. No i Del Toro tutaj, czy reszta twórców, faktycznie odwołują się do tego filmu, ponieważ mamy, wiecie, takie kino samochodowe, gdzie po prostu siedzi sobie spora grupa ludzi w własnych samochodach i oglądają na ekranie stojącym właśnie na zewnątrz sobie film. No i właśnie wtedy poznają tego naszego bohatera Mulata, bo akurat był na tym seansie samochodowym i oglądał ten Noc Żywych Trupów. I to jest pierwsza rzecz jako odniesienie, ale to, co rzeczywiście się przewija przez cały film na tym drugim planie, to jest akurat okres wojny wietnamskiej i wyborów prezydenckich w USA. Akurat akcja filmu dzieje się w stanie Kalifornia. No i oprócz tego, że ci nasi bohaterowie tam po prostu rozwiązują tę zagadkę, próbują uniknąć śmierci i są wręcz przerażeni, jak już się dowiadują, co tu naprawdę się wyprawia, no to właśnie gdzieś na drugim planie, wprawdzie nie mówi się nam tego wprost, ale po prostu widzimy na ekranach telewizorów, na jednym, na drugim, na którymś tam z rzędu, że no odbywa się i postępuje proces właśnie wyborów prezydenckich i to mniej więcej idzie równolegle z fabułą, czyli mamy ten jakiś etap, na którym się to zaczyna, mamy gdzieś ten środek, gdzie już, wiecie, jesteśmy tak w połowie akcji, jak jest końcówka filmu i akcja się rozwiązuje, mamy ten punkt kulminacyjny, zwrotny jakiś, to wtedy też się kończą te wybory. No i mówi się też o tej wojnie wietnamskiej, znaczy rzuca się takie zdanie w kontekście, ten nasz bohater właśnie, o którym wspomniałem przed chwilą, to tak naprawdę już w ramach podsumowania tej recenzji powiem wam na koniec tylko tyle, że gdyby ten film wnosił cokolwiek do gatunku, żeby tu było cokolwiek innowacyjnego, chociaż jakiś jeden pomysł, na pewno by mi się to oglądało lepiej, na pewno byłaby to ciekawsza produkcja i film horror, który oceniłbym wyżej, a to jest po prostu taki horror przygodowy, trochę jak It. I nawet sam twórca, akurat Del Toro w tym przypadku gdzieś tam się wypowiedział, że faktycznie nie chcieli dawać tutaj kategorii wiekowej R ze względu na to, żeby zachować ducha oryginału z książki, bo to jednak były opowieści skierowane bardziej do młodszej widowni, albo raczej czytelników w tym przypadku. No więc oni stanęli po środku i mamy te PG-13, czyli oczywiście nie zobaczycie tutaj krwi, ale zobaczycie, powiedzmy, jakieś brutalniejsze sceny, czy po prostu takie, które będą miały was wystraszyć. Raczej jeżeli tutaj chodzi o strach, to się go nie najecie. Jest kilka jumpscarów takich budowanych na fundamentalnej wręcz zasadzie, czyli jest cisza, cisza, cisza i jeb na ryj. I dokładnie tak wyglądają jumpscary, nie ma ich wiele, jest ich kilka. Same w sobie te postacie, które się pojawiają, jakoś też nie za specjalnie wydaje mi się, żeby przeraziły kogoś. Może młodszą widownię, okej. Ale na spokojnie można się wybrać nawet z rodziną na ten horror, bo oglądało się to przyjemnie. No więc jak sami możecie wysnuć tutaj wniosek, jeżeli mamy do czynienia z horrorem, a ogląda się go przyjemnie, no to jest taki trochę family friendly horror, tak? Właśnie na wyskoczenie sobie, nie wiem, z rodzinką po obiedzie i na zobaczenie, co tam się wydarzy, natomiast nie wydarzy się nic, czego nie widzieliście wcześniej, ponieważ jest to historia, którą znałem od A do Z. Film jest strasznie przewidywalny, to jest typowa grupa dzieciaków, która po prostu na podstawie jakiejś miejskiej legendy będzie szperała w papierach, żeby w jakichś dokumentach starych, żeby dowiedzieć się faktycznie coś więcej o tej swojej historii, dlaczego to wszystko ich straszy i tutaj morduje ich przyjaciół. I oczywiście na końcu twórcy nam tanio moralizują. Czyli rzucone jest takie, może nie tyle co motto, ale jakaś puenta typu nie poddawaj się, musisz wierzyć w siebie. Tak, jesteś ważny i zawsze dąż do tego, co chciałeś. No normalnie brzmi to jak puenta od coacha, a nie od Guillermo del Toro. Taka po prostu typowo banalna. Natomiast też jest potencjał na sequel. Tutaj, jeżeli chodzi o zakończenie tego filmu, to tak nam się przynajmniej sugeruje. Wydaje mi się, że jeżeli odpowiednią sumę zarobi, to może to pociągną dalej. Tym bardziej, że no, pewnie potencjał jest większy, aniżeli na te tutaj godzinę 50, bo około tyle trwa ten film. Tym bardziej, że to nie była jedna książka, a było jej więcej właśnie. Mówię o książce, na której jest oparty cały ten film właśnie. Więc rzeczywiście, tutaj historia może dalej się potoczyć. Ale nie powiem wam, co zasugerowało, że może być sequel. To zobaczycie sobie sami, jak pójdziecie do kina, bo nie chcę po prostu spoilerować. I tak naprawdę troszeczkę bardziej dopiero się zaangażowałem gdzieś jak było 3/4 produkcji. To tak dosłownie na 10-15 minut jakoś bardziej mnie to chwyciło, a później znowu było tak bardzo stonowanie. Tutaj twórcy się nie śpieszą, powoli budują te napięcie, czasami się to udaje, ale zbytnio straszne to nie jest koniec końców. I kolejny raz ten sam wniosek mam. Nie nudziłem się, też jakoś bardzo mnie to nie wciągało, ale trochę bardziej aniżeli na przykład taka nowa Annabelle. Także nie jest to historia, która mnie wymęczyła, bo tak jak wspomniałem, jest to po prostu przyjemny film, przyjemny horror. I nie uśmiecha mi się wcale to, że muszę opisywać horror słowem przyjemny, bo się trochę mi to gryzie ze sobą jednak.
oczekiwałem czegoś więcej i czegoś innego, troszeczkę może po prostu straszniejszego, ale też rozumiem, czemu to zostało tak potraktowane, no bo jednak książki były dla dzieci głównie, czy po prostu dla młodszych czytelników adresowane, więc chcieli zachować tutaj ducha tego materiału źródłowego, z którego czerpali. I tak naprawdę tylko i wyłącznie tym są upiorne opowieści po zmroku. Odgrzewanym kotletem, bardzo wtórnym, nic nie wnoszącym do kina i do gatunku, ale bardzo ładnie za to też nakręconym, no i z taką przyjazną, przyjemną grupką dzieciaków, która nie obchodzi nas jakoś bardzo mocno, ale też nie pozostawia nas takich obojętnych na ich losy. I oczywiście też tutaj musi się wkraść taki love story, takie romansidło. To jest też kolejny schemat, o którym zapomniałem, więc jeszcze tylko dodam na sam koniec. To oczywiście też nasza główna bohaterka, którą tutaj nazwałem Final Girl, która ma taką, powiedzmy, trochę smutną przeszłość, właśnie wpada w oko temu naszemu bohaterowi, którego tam po drodze poznają, właśnie ten nasz mulat z Igrzysk Śmierci, i oczywiście oni się tutaj mają lekko ku sobie, jakaś tam chemia już od początku się pojawia. I to jakoś działa tutaj mimo wszystko, w ogóle cały ten film działa, ale nadal jest to tylko i wyłącznie jedna wielka klisza. Także ode mnie upiorne opowieści po zmroku dostają taką piąteczkę, solidną piąteczkę. Liczyłem tutaj na chociaż szósteczkę, może nawet na siódemkę, przy dobrych wiatrach, ale nie, jest to ode mnie połowa skali. Widziałem, że za granicą ma bardzo pozytywne noty, tutaj u nas w Polsce też jakby pierwsze te recenzje czy wrażenia są pozytywne i ja nie mówię absolutnie, że jest to zły film, moja recenzja też jest jak najbardziej pozytywna, bo ten film jest okej, działa, sprawdza się, funkcjonuje, przyjemnie się to ogląda, technicznie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, czy udźwiękowienie, czy właśnie poziom operatorski, czy cała inscenizacja, jednakże no nic świeżego nie wnosi, także dlatego też nie dostaje ode mnie szósteczki czy siódemeczki. No wyższej oceny za to po prostu nie postawię, bo jakoś nie pochłonęło mnie to. No to jest taka produkcja dla mnie po prostu typowa do odhaczenia i do pójścia do domu, wyjścia z sali kinowej, a nie film, o którym chcę później jakoś długo rozmawiać czy o nim pamiętać. Podejrzewam, że dosyć szybko o nim zapomnę, bo znam takich historii kilkadziesiąt już przynajmniej z innych horrorów po prostu. Ale jak macie ochotę, no to jak najbardziej nawet z dziećmi można się wybrać właśnie, czy jeżeli jesteście młodszymi widzami, to jak najbardziej. Także mimo wszystko do kina Wam polecam iść. Idźcie po prostu, oceńcie sami, napiszcie później w komentarzach, jak Wam się podobało. A jeżeli już byliście na premierze, to komentujcie, czy ten film, ten horror bardziej Was pochłonął, czy tutaj częściowo jakby reklamowanie Del Torem Was trochę pochłonęło i jeszcze bardziej chcieliście obejrzeć, czy raczej byliście neutralnie do tego nastawieni, bo wiedzieliście, że to tylko taki chwyt marketingowy, ale jasne, ten Del Toro tam się przewija, więc dajcie znać, czy tutaj częściowo jego wizja Wam się podobała, czy raczej też pozostawił Was ten film tak obojętnie trochę jak mnie, a może komuś się w ogóle nie podobał. Oczywiście uzasadnijcie, piszcie w komentarzach, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć!